Bunkrów nie ma, ale jest market. Czy skorzysta z rozumu, czy ulegnie emocjom? Obstawiajcie. Nie wiem, o co jej chodzi. Chyba jakieś hormonalne te impulsy. To już jest ósmy nasz ostatni dzień w Natrunk. Za jakieś 10 godzin, za jakieś 12 godzin będziemy w pociągu do Da Nang, a teraz jedziemy na market. Przy okazji nagram vloga. Oh, sorry, I have to go left here. No właśnie, muszę jeszcze patrzeć na mapę. Dzisiaj jest zachmurzony dzień, Jajko się trochę przeraziła, bo zobaczyła na pogodzie w Da Nang, że jakiś tajfun tam przelatuje. Ogólnie jest dosyć zimno, Jajko przyszła pływać na rooftop. I pokazuje 21 stopni Celsjusza. Tutaj teraz chyba jest jakieś, nie wiem, 26, więc zobaczyła 21 i mówi, o Boże, zamarznę. No i faktycznie zamarznie. Jak będzie 21, to centralnie pokryje się lodem na 100%. Dobra, w lewo. Zauważyłem też, że obcokrajowcy włącznie ze mną jeżdżą inaczej, dużo bardziej ostrożnie. Pewnie nie kumają zasad do końca i dlatego wolą zwolnić niż się rozjebać. Ja przynajmniej tak mam. Nie wiem jak inni, ale podejrzewam, zgaduję, czekajcie, bo nie wiem, gdzie mam jechać. Tutaj, dobrze, czyli dobrze jedziemy, ale tu są piękne budyneczki. Jezus Maria, jaki Wietnam jest piękny. Jesteśmy na markecie i są torby. Podejrzewam, że zaraz będzie szukanie torby na markecie. You will search for the bag? Yeah? Okej, potwierdzam. Ten market się nazywa tak jak połowa mojego imienia. Pierwsza połowa Dam. Druga połowa to Jan, jakby ktoś nie wiedział, ale przez I, nie J. Pan powiedział have a look, ale w sumie to ja have a look tutaj bardziej na okolice i kamerę, czy wszystko się dobrze nagrywa i czy idę we właściwym kierunku. Ale jak coś znajdę ciekawego, jakąś super szmat, im mniej mam przy sobie rzeczy, tym lepiej. Ogólnie to miałem kiedyś takie marzenie, w sumie cały czas je mam, podtrzymuję, że mieć tylko kartę, na której wszystko jest, wszystkie klucze, wszystkie hasła, wszystkie pieniądze. W sumie można by było mieć ze trzy takie karty, tak? I podróżować jakoś tak bez walizek, co najwyżej jeden plecak, wiadomo, woda. Ale żeby po prostu nie wozić tych toreb hajsu, ta? Milionów przy sobie. Chodzi mi, że ciuchów. Taka karta, na której wszystko jest, by się przydała. Myślałem, że nie możemy znaleźć wejścia, ale w sumie to chyba już jesteśmy w środku. No dobra, teraz wchodzimy do środka. W Wietnamie takie rzeczy to norma, że nie wiadomo, czy jest się w środku, czy na zewnątrz. Market. Duży market, fajny market. Chyba najlepszy, na jakim byliśmy. Aha, no i tak ogólnie jest to największy market w Natrunk. Dajcie mi jeszcze parę sekund, żeby stwierdzić, czy jest najlepszy, ale już czuję, podejrzewam, że tak. Bo największy, najbardziej lokalny. Jest w miarę chłodno, nie jest gorąco, nie ma klimatyzacji, ale nie jest gorąco. No i jest dużo rzeczy. Toreb też jest dużo. Nie ma obcokrajowców za bardzo, to znaczy jakąś dziewczynę widziałem, ale nie jest to tak jak na... Bardziej chodzę po marketach, żeby coś nagrać, niż żeby coś kupić. W sumie jak coś chcę kupić, no to wiadomo, mogę też przy okazji sobie popatrzeć lub w sklepie, ale tak ogólnie, gdybym nie nagrywał vlogów, to bym po marketach nie latał non-stop. W każdym miejscu, gdzie jestem, muszę market zaliczyć albo 5 marketów, tak? No i ten największy oczywiście i ten najmniejszy, najbardziej lokalny. Teraz ten jest największy lokalny dla odmiany. Największy lokalny market w Natrunk. Dla odmiany. Zobaczcie, sznur do telefonu jest, także jest dobrze. Wczoraj i wypadł telefon, ale zatrzymał się na sznurze. Już się Jajko chwaliła, że zgubiła telefon, ale sznur uratował. Także już raz został użyty, zastosowany. Teraz możemy obstawiać w komentarzach, czy kupi tą torebkę, czy nie kupi. Czy skorzysta z rozumu, czy ulegnie emocjom. Obstawiajcie. O, chyba rozum wygrał. Ale było blisko. Okej, zawijka. Idziemy dalej. W ogóle to jest ciekawe, bo ja mówię, że jesteśmy w miejscu, w którym nie ma turystów, obcokrajowców. A tak naprawdę to skąd ja mogę wiedzieć, jak tutaj
każdy język, nie wiem ile tu jest języków, ale podejrzewam, że są jacyś inni ludzie, Azjaci, nie Wietnamczycy, może być kurde 500 Chińczyków. Czasami powiem wam, że zdarza się często, że ciężko jest odróżnić wietnamski od chińskiego. I słyszę, że ktoś gada, ale nie wiem, czy to po wietnamsku, czy po chińsku. Po prostu dla mnie te języki brzmią tak samo, a jak powiedziałem koleżance w Kambodży, że kambodżański brzmi jak chiński, to się trochę oburzyła, tak jakby jej duma narodowa została urażona. Kolczyki za 3 zeta, nie wiem, zgaduję. How much this cost? 50? Czyli nie 3 zeta, 3 razy 3 zeta, 9 zeta. No to pomyliłem się tylko 3 razy, nie taka duża różnica. Znowu tak jak w polskim filmie, zero akcji, nuda. Tutaj pan jakieś kwadraty wkłada do worka. W sumie to sześciany, nie kwadraty, sorry. Podejrzewam, że to było połączenie cukru, mąki, możliwe, że jajek, ale to już zgaduję. Ogólnie dużo w Wietnamie zgaduję, bo dużo nie wiem. Im więcej nie wiem, tym więcej zgaduję. A im więcej wiem, tym bardziej mnie to wszystko wkurza. Doszliśmy do końca budynku marketowego. Bunkrów nie ma, ale jest market, więc resztę możecie sobie dopowiedzieć sami. So you're not scared of typhoon in Da Nang? How about your, you know, gonna freeze your ass? I think I'm gonna have jackets, so it should be okay. How many jackets? How many jackets you have to wear? 3? 2. And how many, you know, jogging pants? 3. One. Mine, yours and the black one, yeah? Najpierw to były czarne leginsy, później jej dresy sportowe, spodnie, później moje dresy sportowe, spodnie, czyli 3 levele ocieplania przy 25 stopniach w Azji Południowo-Wschodniej w Wietnamie. Czekajcie, bo żona coś chce i zaczyna już się denerwować. Jest darling? Darling? What? Nie wiem, o co jej chodzi. Chyba jakieś hormonalne te impulsy. Zaraz torebka poprawi jej humor. Comfortable? No. Dużo torebek ma ten pan. Miejmy nadzieję, że znajdzie w końcu taką, którą kupi. A ten pan oprócz torebek sprzedaje jeszcze takie pamiątki. Tandeta z Chin po prostu. Taka cepelia wietnamska z Chin. Chyba torebki nie będzie. Chociaż pan podał jakąś torebkę i jest w sumie fajna, ale podejrzewam, że nie będzie miała przy... Coś się dzieje. I think this one is good. Mamy kolejną ofiarę małżeństwa. Mąż z żoną szukają torby dla żony wspólnie, tak samo jak my. This one is cool, but it's too small. Już powoli zbliża się ten moment, w którym powinienem zacząć się modlić do Boga, żeby podesłał trochę cierpliw. 3 dni przymierza torby i cały czas nie kupiła ani jednej. How about bags here? Gonna try? I'm already guilty to try, not buy. Not guilty, you know, you're trying to buy the bag that's gonna be comfortable and practical and you will wear it every day, yeah? So that's why I have to try. Eternity later. 7 sklepów później, 400 torebek później. No niemożliwe, słuchajcie. Mamy torebkę, bierzemy. Pani pierwszym razem wpisała 1 700 000, co by znaczyło, że ta torebka kosztuje jakieś 350 zł, ale okazało się, że się pomyliła i kosztuje 170 koła, a nie 1 700 000, a 170 koła to jest jakieś, no, około 30 zł. Yeah, I know. Good price. Dobra cena. Okej. Okay. Ajko, myślała, że będzie 300, a jest tylko 170. Więc zostaje jeszcze 130 koła na przepalenie. The bag is perfect, yeah? Yeah. Yeah, I'm so relieved we found it. After 3 days, 7 markets, 400 bucks. A nie mówiłem, że hajs na przepalenie został, więc trzeba go przepalić? Patrzałki. O, mówi, że te spadają, więc nie bierzemy. W sensie, pamiętacie w kontekście tych
patrzałek, które kupiła 2 dni temu, co nie spadają. Comfortable? Historia sprzed 2 vlogów lub 3, jak ktoś takie rzeczy liczy. Z kamerą wśród ludzi. Z kamerą wśród kamieni. Kiedyś zostałem o to posądzony, więc jak już w sumie tak faktycznie jest, no to niech będzie. Będę jeździł po świecie i szukał najlepszych kamieni. Jestem z kamerą wśród ludzi. I ponoć to jest złe. Czekajcie. Aiko pokazuje tutaj cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Jesteśmy w nudnej części marketu. A i tak jest ciekawie. Dużo tutaj mają suszonych krewetek i jakichś insektów. Aiko się pyta, co to jest za ryba. W sumie to nie wiem, co to jest za ryba. Myślę, że to już koniec tego marketu. Trochę jak w Hongkongu, trochę jak w Bangkoku, trochę jak na Filipinach, trochę jak w Wietnamie, trochę jak w Chinach, trochę jak w Saigonie, trochę jak w Nha Trang. W sumie to najbardziej jak w Nha Trang, no bo to jest w Nha Trang, w Wietnamie. Tak przy okazji, gdyby ktoś zapomniał, gdzie jesteśmy. Czubki się zdarzają. Jeden właśnie kręci tego vloga. Wszędzie, gdzie nie rzucę wzrokiem, jest pięknie. Stare budynki mi się podobają, nowe budynki mi się podobają, Wietnamki mi się podobają. Chodzi mi o to, że jako ludzie mi się podobają. I może powinienem powiedzieć Wietnamczycy, w sensie ogólnie, generalnie. No ale akurat przechodziły Wietnamki, więc powiedziałem, że Wietnamki mi się podobają. Ale to wcale nie jest do końca też prawda, bo mi się tak nie podobają bardzo aż Wietnamki jak Filipinki. Dlatego moja żona jest Filipinką, a nie Wietnamką. I jakby co, to w komentarzach nie mówcie, że powiedziałem, że Wietnamki mi się podobają, dobra? Bo będzie przypał. No, mieliśmy jechać, ale stwierdziliśmy, że napijemy się jeszcze soku z kokosa. Śmieszna sytuacja. Siedliśmy na chwilę przy stoliku. Nikt do nas nie podszedł. Wziąłem jednego z tych kokosów tam do ręki. Okazało się, że jest pusty i te wszystkie inne też były puste. Oni się cały czas na nas patrzą. Nasz ostatni dzień w Nha Trang i w sumie nasz pierwszy zachód słońca na tym balkonie, bo wszystkie zachody słońca do tej pory spędziliśmy poza domem. Właśnie o zachodzie często wychodziliśmy kręcić vlogi czy gdzieś w ogóle coś porobić przed zachodem, bo zachód to taka fajna pora. No i blask zachodzącego za mną słońca, bo oczywiście godzina magiczna. Tak tylko dla porównania, to ujęcie jest z iPhone'a 14 Pro na jedynce, czyli na oryginalnym obiektywie. Zajebisty widok, po prostu jeśli ktoś lubi widoki na miasto, to tutaj z tego balkonu jest zajebisty. A jeszcze oprócz tego jest na góry widok i na morze i na inne wyspy i na Sheratona. Przechodziliśmy kilka razy obok tej BMW-ki i za pierwszym razem Majko się pytała, czy to jest Lamborghini. A dzisiaj widzieliśmy inną BMW-kę, siódemkę, też się pytała, czy to Lamborghini. Nie wiem, dlaczego każda BMW-ka to dla niej Lamborghini. Będziemy tęsknić Tranang. Na Trang. Ale również cieszymy na Danang. Cały mi się czas chrzani Tranang z Nha Trang. Bye Nha Trang. See you next time. We will miss you for sure. Yeah, we will miss this view also. Amazing. Yeah, and this apartment. Yeah. And this city, and these foods, and this zoo. Everything here. To be honest, I'm in love here. Yeah, it's a cool place. Yeah. 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 Even it's cold, it's okay. Perfect, it's not cold, it's warm. Okay, idziemy. Bye, Danak. Xin chào. Nha Trang. Nha Trang. Xin chào Da Nang, because we're going to Da Nang. Xin chào Da Nang. Bye bye Nha Trang. Xin chào Da Nang. Hi. Hello Da Nang. Mi hao. Mi hao Da Nang. Mi hao. Mi hao is hello Jenny. So mi hao Da Nang. Kapung ka Da Nang. Shesh Da Nang. Goodbye Nha Trang. Excited to go to Da Nang? Excited? What's going there? I don't know.
2 godziny będziemy w Da Nang. Tak wygląda sytuacja w pociągu. Przyjechaliśmy windą na rooftop, na którym jest basen i droga idzie tam w prawo. A tutaj brudne okno i w sumie widok. Pierwszy widok w Da Nang. Okej. Okay. Pokój, szczerze mówiąc, mamy taki sobie, ale myślę, że to może nam trochę wynagrodzić. Nice and cold. Swim? No. No. It's too cold to swim. O, i pada deszcz jeszcze oprócz tego. A ktoś chyba pływa albo pływał. Dobra, podejdźmy i zobaczmy widok. W ogóle teraz w Da Nang jest zima. Patrzcie na to. W Da Nang jest zima. I w zimę tutaj jest 21 stopni, tak jak teraz. Jest delikatna mrzawka, taki kapuśniaczek i Heiko przyszła pływać na rooftop. We supposed to swim, babe. I don't think so. Not today. It's too cold. You feel that it's a little bit raining also? Yeah, of course, yeah, I feel. But maybe the water in the swimming pool is not so cold. Oh my god, I think it's super duper cold. Yeah, for sure, because it's cold here, so... Woda jest na pewno zimna w basenie. Ogólnie jest dosyć zimno. No, tak jak mówiłem, panuje tutaj teraz zima. Tylko w Wietnamie w zimę nie ma śniegu, tylko jest mały deszczyk i 21 stopni. Tutaj jakbym się dobrze rozpędził, to bym mógł wyskoczyć tam i spaść poza ten, poza budynek. No, ale widoczek jest spoko. Pokój taki sobie w porównaniu do tego, co mieliśmy w Nha Trang. Ale tutaj już jest dobrze. Tak zimno, że nie posiedzimy tu za długo, nawet nie popływamy. So what's the plan? We go down. Down where? To the room. We have to explore Da Nang. I need jacket. Jack. I think you need... Explore, but it's raining. Aiko zamarznie, no musimy iść. Mówiłem wam, że przy 21 to już zamarzają. Na tym wieżowcu ktoś pływa. Miejsce w sumie idealne na poranną kawę, tak? Zamiast w pokoju. Aiko się nie poddaje. Rozgrzała się przy TikTokach i mniej się trzęsie. You have to dance more, I think. Yeah. Taki Łukasz, z którym spotkaliśmy się w Saigonie, ostrzegał nas, że w Da Nang teraz jest zimno, deszcze padają, jest zima. Ja mówię, nie, no ale chyba tak źle nie jest, nie? Śniegu nie ma i tak dalej. No nie, 20 stopni i to jest taka tutejsza zima. Now you don't feel cold? Yeah. Ah, maybe because the wind is not blowing here, because these curtains blow the, block the wind, yeah? Maybe. Yeah, I think so. But now okay, guys. Te firanki blokują wiatr trochę i faktycznie tutaj mniej wieje i nie czuć tak zimna. But yeah, in the middle of his eye. Some man is making and they ask why. Not much there that I can co-sign. Do my own thing in my own time. Life is mental, never been gentle. You're like a higher one-time rental. Long time, yeah, it's a business mentality. Jump on the mic, it's a fatality. It's mental. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar. Just you and yourself, no other. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar. Just you and yourself, no other. What they know about style and stamina? Get on the mic, I'll bad them up, bad them up. They're like fast food, I'm like caviar. Different stages, a different caliber. Big up the fans from Turkey to Canada. Some man hiding behind the camera. I'm outside in the real world, mad hubba. You don't want it, just give it to me, bad but nah. Grew up in a place with banter and violence. We didn't get no love, no guidance. N90 and 3 were my bits. These man were outside, ear us vibing. Seen so many things, so sideways.